Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na recenzję specjalistycznej sztangi Safety Squat Bar od firmy AXO. Klasycznie, no to zaczynamy. Na samym początku, jak we wszystkich recenzjach, trochę detali technicznych, natomiast zanim o tym, to standardowo korzystam z tej sztangi. Jest u mnie już około 6 miesięcy, więc naprawdę długo. Sam zrobiłem na niej pełny siłowy plan z moim trenerem Kamilem Jarotą, którego pozdrawiam serdecznie. I tutaj też w czasie tego filmu podzielę się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tej specjalistycznej sztangi, zarówno od strony posiadacza gymu, trenera, który współpracuje z ludźmi, ale również człowieka, którego pasją jest sport i który dąży do tego, żeby jego total był coraz większy. Więc sprzęt jak zwykle, jak ja to mówię, przeorany przez dziesiątki osób, parę planików zostało siłowych na nim zrobiony. Trenowała pani doktor, która jest starszą kobietą, która nie dąży do tego, żeby mieć jak najwięcej w totalu, a po prostu chce się ruszać. Trenowałem ja i ta sztanga zgniotła mnie na 140 kg. 140 nie wstałem. To był finał planiku z Kamilem, ale również tutaj młode zawodniczki futbolu amerykańskiego trenują na tej sztandze. Więc jest pełny przekrój i podzielę się w trakcie tej recenzji ze swoimi przemyśleniami, czy warto kupić tą sztangę oraz jak się sprawuje. A więc na samym początku detale techniczne. Mamy dzisiaj 5 marzec i to jest chyba bardzo warto wspomnieć. Też ten kanał ma dawać tutaj takie gym alerty dobrych cen. Na chwilę obecną ta sztanga, zaraz będzie ponowny rzut od producenta i będzie kosztować w przedsprzedaży 399 zł zamiast 699 i to czyni ją najtańszym safety squat barem u nas w Polsce, więc wydaje mi się, że sama cena jest bardzo atrakcyjna, a jak jakość idąca za tym sprzętem i resztę detali technicznych. A więc waga 21,5 kg. Waga moja klasyczna, którą już znacie z innych filmów, pokazuje 21,6. Natomiast myślę, że same poduszki ważą właśnie te plus minus kilkadziesiąt gramów, plus dodatkowo waga ma tą tolerancję błędu. Natomiast posłuchajcie, tutaj co do wagi, to nie jest najważniejsza kwestia, ponieważ nie jest to sztanga certyfikowana, ani nie odbywają się na niej zawody, tak? Więc nie wprowadzasz siebie w błąd, dźwigając więcej, a palisz na zawodach po podejście. Ta sztanga ma troszeczkę inne zadanie, zaraz o nim też opowiem, więc po prostu trzeba uwzględnić wagę w naszym planie i w dokładaniu ciężarów, tak? Więc to załatwia całą sprawę, jeśli chodzi o wagę. 21,5. Długość to standardowa długość sztangi olimpijskiej, 220 cm. Fi 50 mm, części, na którą zakładamy ciężary, więc jak najbardziej ciężary olimpijskie na nią pasują i to będzie kluczowa rzecz, bo być może jeśli korzystasz z dużych bumperów, a jesteś bardzo silny, to może Cię to zablokować z dokładaniem ciężaru, ponieważ mamy rękaw ma 28,5 cm. Ja tutaj na filmiku śmiało założyłem z gumowych bumperów, które są jednymi z szerszych, jakie posiadam, 150 kg, więc to też już jest bardzo potężny ciężar. Jeśli masz 25, to tutaj dwie paki wchodzą bez żadnego problemu. Nie mówię o tym, gdy posiadasz talerze czy stalowe, czy talerze trójbojowe, bo wtedy naprawdę, mimo tego, że jest to 28,5 cm, to można ją uczciwie obciążyć, tak? I uczciwie dołożyć ciężaru, więc to nie jest jakiś straszliwy problem. Więc podałem cenę, podałem wagę, podałem długość rękawa i jego fi, więc to jest w zasadzie od strony technicznej mamy załatwione. Natomiast teraz przemyślenia co do sztangi specjalistycznej, tak? Jest to
dedykowana sztanga, która w moim odczuciu ma dwa tory. Pierwszy to jest ten tor akcesoryjny, zawodniczy, gdy chcesz, żeby twoje dźwiganie było coraz lepsze, tak? Usytuowanie tej sztangi na plecach sprawia, że jest to taka korelacja troszeczkę pomiędzy high barem, przednim przysiadem, tak? Przez to, że sztanga leży wysoko na naszych kapturach, więc zupełnie inny bodziec, zupełnie inna stabilizacja. I tutaj właśnie moje przemyślenia od strony człowieka, który dąży do coraz większych ciężarów. To jest najgorsza sztanga, z jaką miałem okazję pracować, jeśli chodzi o czucie mięśni i to, jak plan z safety squat barem był dla mnie brutalny. Po prostu ta praca, trenowanie, ten cykl, ten plan niszczył mi psychikę. Nie, do tej pory nie wstawało mi się nigdy ze żadną sztangą na plecach tak ciężko jak safety squat barem. I to jest właśnie ta bardzo dobra rzecz, bo widać, jak pracują części ciała, jak pracuje core w zupełnie innym ustawieniu sztangi. A co za tym idzie? Twój total na pewno pójdzie do góry po cyklu z takim gryfem, tak? Jeśli jest zrobiony mądrze, jeśli ten program jest zaplanowany, jeśli siadasz low barem, to jest moje przemyślenie, tak? Osobiste. Jeśli siadasz low barem 120 jedynką i skucniesz 120 na safety squat barze, to uwierz mi, w ogóle według mnie nie ma lewara, żebyś 10-15 kg więcej nie wstał low barem, tak? To jest mój przelicznik, który no też jakby z moich zeszytowych zapisek mniej więcej się zgadza, tak? Więc to jest bardzo fajne akcesorium. Po wymianie zdań też z moim kolegą, który trenuje trójbój siłowy na zdecydowanie innym poziomie, mieszka na Wyspach, dla niego olbrzymim plusem, i to jest właśnie też ważna rzecz w tej sztandze, jest to, że ona daje luzu troszeczkę dla nadgarstków, dla łokci, które są przeciążone. I tak naprawdę to jest ta opcja, którą bardzo polubili moi podopieczni, którzy trenują ze mną rekreacyjnie, którzy trenują dla lepszego samopoczucia. Mamy coś w rodzaju pussy pada, więc na karku jest mięciutko, to bardzo sobie cenią, szczególnie kobiety. Mamy wygodną pozycję, więc jeśli ktoś ma problemy z nadgarstkami, z barkami, nie jest w stanie ułożyć się ze sztangą na plecach, popatrzcie, mamy akcesorium, mamy przyrząd, który sprawia, że możemy zrobić świetny, mocny trening i nie blokuje nas to w niewykonywaniu przysiadów, tak? Więc kolejny olbrzymi plus posiadania tutaj sztangi Safety Squat Bar. Dodatkowo, właśnie dwutorowo, jeśli pracujesz z zawodnikami, to jest dla nich super bodziec, a jeśli trenujesz z przekrojem różnych osób, masz w swoim gymie, masz w swojej siłowni sztangę, która nie wyklucza robienia przysiadów u osób, które mają na przykład problemy z barkami, tak? Więc tutaj nie ma wymówek, nie da rady zrobić tego na zwykłym olimpijskim gryfie. Wyjmujesz low bar, przepraszam, wyjmujesz safety squat bara i działasz tutaj na tym patyku, tak? Więc dodatkowo, jeśli sam masz jakieś kontuzje, chcesz wyleczyć barki, czy jesteś po prostu rozwalony i mówisz sobie, że nie możesz robić siadów, ponieważ nie jesteś w stanie tam się ułożyć, popatrz, masz safety squat bara, z którym możesz zrobić super fajny, mocny trening, a dodatkowo osoby, które trenują, tak jak powiedziałem, rekreacyjnie i w jakiś sposób wzbraniają się przed niewygodną sztangą, bo często się z tym spotykam i nie każdego udaje mi się namówić, przekonując go argumentami, dlaczego gryf prosty ma swoje zalety. Wtedy nie ma problemu, najczęściej śmiało wykonujemy sesje treningowe z low barem, przepraszam, z safety squat barem i wtedy to wszystko fajnie idzie. Śmiało możemy wykorzystać ten gryf również do innych ćwiczeń. Ja aplikuję go moim podopiecznym do zakroków, wykroków, ale również można fajne good morning zrobić na nim, więc tutaj nie jest to sztanga tylko do siadów, a mamy fajny
przekrój różnych ćwiczeń, który sprawia, że musimy pracować nad naszym balansem, nad stabilizacją, ponieważ jest tutaj zupełnie inny chwyt. Nasz układ nerwowy zupełnie inaczej odbiera tą sztangę. Więc mamy gryf specjalistyczny, mamy gryf, który ja uważam, że jest tak naprawdę bardzo, bardzo fajnym akcesorium, bardzo fajnym urządzeniem do programowania treningowego, zarówno dla osób dużo, dużo bardziej zaawansowanych, ale też jest fajnym rozwiązaniem dla osób kontuzjowanych, czy dla osób, które wzbraniają się przed robieniem przysiadów. Więc jakość tego gryfu jest naprawdę zadowalająca. Cena jest wyśmienita na chwilę obecną, więc taki gym alert, jak powiedziałem, brać, bo wydaje mi się, że w ciemno tutaj nie ma żadnej alternatywy. Konkurencja cenowa na tle tego producenta na chwilę obecną jest, gryfy są w zasadzie dwukrotnie droższe, bo wahają się ceny od 700 zł do 850, więc tutaj warto wygooglać, zobaczyć, jak to wygląda, więc cena jest, jest jakość, no i przede wszystkim zyskujecie super urządzenie, które daje Wam wiele radości, daje Wam stymulację w zupełnie nowych zakresach, ale również gdy macie jakieś kontuzje, to możecie śmiało działać, trenować dolne części ciała, robiąc good morning, robiąc przede wszystkim przysiady, robiąc wykroki czy zakroki, używać jej do spaceru farmera. Więc patrzcie, duże spektrum, nie jest tak, że to sztanga jest tylko do jednej rzeczy bardzo wąski, a naprawdę daje nam wiele możliwości. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was użyteczna. Jeśli tak, będę wdzięczny za subskrypcję. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące sprzętu do treningu siłowego, sprzętu do domowej siłowni, być może do komercyjnego wykorzystywania w swoich gymach, piszcie śmiało w komentarzach, zostawcie subskrypcję. Zapraszam Was na naszą grupę facebookową Domowa Siłownia, gdzie dzielimy się fotami naszych domowych gymów. I co? Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia.